Paweł Śpiewak jest socjologiem, historykiem idei i publicystą. Bada i popularyzuje zachodnią myśl liberalną i konserwatywną. Wiele studiów poświęcił teoriom oraz praktyce demokracji, a także problematyce przemian politycznych i społecznych zachodzących w Polsce i Europie Środkowej. Jest profesorem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nie uważam, żeby socjologia była nauką. Bardzo wiele najważniejszych rzeczy o Polsce, o świecie, nie mówią wcale socjologowie czy naukowcy, tylko mówią ludzie, którzy są z zewnątrz tego świata. Czyli może to być wielki pisarz, tak? Czy to może być świetny reportażysta, który opowiada o jakimś fragmencie rzeczywistości. To może być poeta. Nie ma tak, żeby o naturze życia społecznego monopol na tą wiedzę miał socjolog. To w żadnym wypadku się na to nie zgodzę. Paweł Śpiewak działał w opozycji demokratycznej i publikował w niezależnej prasie. Po roku 1989 stał się jednym z najbardziej aktywnych uczestników dyskusji o nowym kształcie instytucji państwa. Był posłem na Sejm. Jest znanym komentatorem życia politycznego. Współpracuje z najbardziej opiniotwórczymi mediami. Wiele publikacji naukowych Pawła Śpiewaka wpisuje się w nurt aktualnych dyskusji i sporów, a czasem staje się ich zaczynem. Tak było na przykład z książkami Obietnice demokracji, Pamięć po komunizmie czy Żydokomuna – historyczne interpretacje. Pisanie takie luźniejsze, właśnie publicystyczne, no jest kontynuacją swoistego rodzaju pracy naukowej, albo nawet wyprzedza pewne rzeczy, które mogę potem sprawdzić, potwierdzić, obalić w toku już samej analizy naukowej. Także ja nie widzę tutaj sprzeczności. To moje obywatelskie ciążenie zawsze było takie mocno obecne. No. Jakby z tego powodu zrobiłem pewne rzeczy głupie, ale pewne rzeczy może nie głupie. Paweł Śpiewak jest także pisarzem religijnym. Efektem jego zainteresowania Biblią są wydane w ostatnich latach dwie książki – Midrasze, Księga nad Księgami oraz Pięć Ksiąg Tory, Komentarze. Zawierają one rozważania publikowane co tydzień w Tygodniku Powszechnym. Paweł Śpiewak jest dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Są teksty kultury, które wymagają nieustannej analizy i nieustannego czytania. Traktowałbym te teksty, które mnie interesują, jako takie momenty objawienia ducha. Przepraszam, nie będę tłumaczył, ale to są te momenty, w którym coś bardzo ważnego zostało powiedziane i w pewnym sensie naszym obowiązkiem jest nieustanne tłumaczenie tego. Jeżeli ja będę czytał Biblię, czy fragmenty Biblii, czy fragmenty Talmudu i interpretował je po swojemu, czy korzystając z różnych nauczycieli, ja wiem, że miliony ludzi to robiło, tysiące ludzi, ale to nie zwalnia ani mnie, ani mi się wydaje, ani jakby moich rówieśników od obowiązku czytania, prawda, i obowiązku zajmowania się tym. Profesor Paweł Śpiewak został nagrodzony za całokształt twórczości, w której przekonująco łączy socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę. Nie boi się podejmować trudnych tematów, ufając, że rzetelne i odpowiedzialne myślenie służy wspólnemu dobru. Jeden z klasyków współczesnej myśli liberalnej, Izajasz Berlin, spopularyzował pewną starożytną metaforę, mianowicie metaforę lisów i jeży. Otóż wedle tej metafory lis to jest stworzenie, które wie wiele różnych rzeczy, natomiast jeż jest stworzeniem, które wie jedną rzecz, ale jest to rzecz wielka i jeż znają dogłębnie. Izajasz Berlin użył tej metafory do charakterystyki pisarzy rosyjskich i myślicieli rosyjskich. Gdyby natomiast spróbować użyć tej metafory do scharakteryzowania pisarstwa Pawła Śpiewaka, który, nawiasem mówiąc, często się do Izajasza Berlina w swojej twórczości odwoływał. Otóż z jednej strony, jak się wydaje, Paweł Śpiewak ma w sobie wiele z lisa, ponieważ wie on wiele różnych rzeczy. Jego pisarstwo jest ogromnie zróżnicowane i wielowątkowe i urozmaicone. Ale gdyby spojrzeć na tę całą twórczość, to można by się dopatrzyć w jej autorze również natury jeża, bowiem przez całą tę zróżnicowaną twórczość przewija się jedno fundamentalne pytanie. Jak jest możliwe, żeby w jednej społeczności żyli ludzie o najrozmaitszych poglądach, sposobach życia i obyczajach? Albo inaczej mówiąc, jakie warunki muszą być spełnione, żeby w danej społeczności zapewnić właściwą miarę wolności i sprawiedliwości?
Profesor Paweł Śpiewak, laureat Nagrody Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację myślenia według wartości.